Kiedy film nie pochodzący bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych dostajesz 5 nominacji do Oscara i to w przeróżnych kategoriach, wzbudza to moje zaciekawienie. No bo rzadko takie przypadki się zdarzają. Jednak kiedy spojrzymy sobie na opis taki krótki filmu Anatomia Upadku, może się to wydawać nic specjalnie ciekawego. A jak jest naprawdę, zaraz opowiem wam, jak ten film mi się podobał. Anatomia upadku to francuski film w reżyserii pani Justine Trier. Sam film opowiada historię kobiety, której mąż wypadł przez okno. Brzmi fascynująco. Boring. Rodzinę Tom jakiś czas temu spotkała tragedia, i wydawałoby się, że pewnego normalnego dnia po prostu facet popełnia samobójstwo. To jest punkt wyjścia. Natomiast, tak naprawdę film będzie opowiadał historię tej kobiety, tej żony. Czy ona miała coś z tym wspólnego? Czy może to jednak mąż, nie radząc sobie z pewnymi problemami, postanowił zakończyć swój żywot? Wiem, że są fani kina francuskiego, natomiast ja się nie zaliczam w ogóle do fanów kina francuskiego. Wydaje mi się ono często. Pretensjonalnej. I tutaj szczerze powiedziawszy, gdyby nie to, że ten film dostał nominacje do Oscarów i to w różnych kategoriach to pewnie bym się nim nie zainteresował, dopóki by nie wyszedł na jakieś VOD czy coś takiego, o ile w ogóle bym kiedykolwiek do tego zasiadł, do tego filmu. Przez to, że właśnie często kino francuskie wydaje mi się dosyć mocno pretensjonalne, a ja nie lubię tego w kinie, takie wiecie, ohoho, ho, jacy my to jesteśmy Francuzi, zajebiście, my to robimy prawdziwe cinema, le cinema robimy, a nie to, co te Amerykany i tam w ogóle, nie wiem, Niemcy i wszyscy, cała inna reszta świata. Więc podchodziłem troszeczkę do tego filmu jak pies do jeża. I kurczę, on niestety ma te swoje właśnie takie naleciałości, których ja totalnie nie trawię w tych filmach. Film wyprodukowany we Francji dostał aż 5 nominacji do Oscara. Co już wzbudziło moje zaciekawienie, ponieważ nie jest to zbyt częsta praktyka. Nominacja takiego typu filmu jako film nieanglojęzyczny byłaby zrozumiała, ale żeby dostać aż 5 kategorii, to tych głównych ponieważ w kategorii filmie anglojęzyczny Francja nie wystawiła tego filmu, ale obawiałem się, że to będzie po prostu nudny smęt. I mimo tego, iż w mojej opinii tak jest, to udało mi się wyciągnąć z niego kilka smaczków, przede wszystkim aktorski. Anatomia upadku jest takim filmem powolnym. Tam dosłownie jest kilka scen, kiedy... Ta sprawa eskaluje, tylko nie, wiecie, nie, że tutaj nagle jakaś akcja się dzieje, wiecie, niczym z filmów sensacyjnych. Nie, po prostu ten film stoi na aktorach i faktycznie aktorka, która wciela się tutaj w główną rolę, czyli Sandra Holler, bo jest to aktorka pochodzenia niemieckiego. Ona tutaj dźwiga właściwie cały ciężar tego, tego filmu i robi to wyśmienicie w kilku scenach, naprawdę dając popis, jeżeli chodzi o aktorstwo. Natomiast jest to taka aktorka dosyć. No ja się czułem zdystansowany, mimo wszystko, do niej. Oczywiście mamy to, co widać nawet na plakacie, czyli. Śmierć na początku, a później ten film zaczyna nam opowiadać tą historię, dochodzenia do tego, czy faktycznie nasza główna bohaterka to zrobiła, czy on zabiła swojego męża, czy jakoś spowodowała, że on chciał się zabić, czy on po prostu miał swoje problemy. I, I zanim dojdziemy do momentu rozprawy sądowej, no to troszeczkę mija, myślę, że przynajmniej pół godziny tego filmu mija i to się mi tak ciągnęło, po prostu już. Oczy mi się dosłownie zamykały. Kiedy już ten film zamienia się w taki dramat sądowy, jest znacznie, znacznie lepiej i tam naprawdę niektóre sceny potrafią. E, osoby, które po prostu lubią patrzeć na dobre aktorstwo, na dobrze, dobrą inscenizację tego typu scen, ale zrobioną. Powiedzmy po francusku, po europejsku. To nie jest, wiecie, dramat sądowy jak w filmach ze Stanów Zjednoczonych, że ktoś tam będzie rzucał y, konstytucją, uderzał w stół i tak dalej. To bardziej się skupia na niuansach. Dlatego ten film, no, nie spodoba się każdemu i w mojej opinii on szybko zostanie zapomniany. Może aktorka, y, która teraz jest nazywana europejską królową y, kina, y, ona y, faktycznie. Jej rolę, ponieważ ona zagrała także w tym roku w innym filmie, gdzie zagrała drugoplanową rolę, i ten film też jest nominowany do, do Oscarów. A rzadko się to zdarza, żeby dwa filmy, aktorka zagrała w dwóch filmach, i te dwa filmy miały aż nominacje za najlepsze filmy, właśnie w, na galii Oscarowej. Więc sama aktorka na pewno zapadnie wielu ludziom w pamięć, no ale sam film myślę, że szybko zostanie zapomniany. Od strony takiej technicznej, ten film stara się troszeczkę urozmaicić nam to, co się dzieje na ekranie, pomimo tego, że bywa tutaj czasami nudnawo. Czasami zdjęcia są robione z ręki, tak jakby ktoś obserwował przez kamerę dosłownie naszą bohaterkę, ale też czasami są to długie ujęcia, które przyglądają się właśnie naszej bohaterce. Jako, że ten film gdzieś próbuje dojść do prawdy, bohaterowie inni próbują dojść do prawdy, co się stało z tym mężem, jak to się stało, że on, że on zginął. No, to faktycznie czujemy, że ta nasza bohaterka jest non-stop obserwowana przez oko kamery, tak jakby właśnie wszyscy naokoło ją obserwowali i próbowali rozgryźć jej różne zachowania na przestrzeni tak naprawdę wielu lat, związanych właśnie z tą relacją między nią a mężem. Anatomia Upadku nie jest filmem dla każdego. Wręcz uważam, że jest to film bardzo pretensjonalny, a ja tego bardzo nie lubię w kinie. Film, który głównie stoi na kreacjach aktorskich, bo filmów typu czy żona zabiła męża, czy mąż jednak zabił się sam, no ja przynajmniej kilka kojarzę. A nawet seriale na HBO takie były. Więc to jest raczej film dla ludzi, którzy lubią powolną akcję, która gdzieś w niektórych momentach zaczyna eskalować, ale opiera się to raczej na niuansach aktorskich niż tutaj na jakichś wielkich rzeczach dziejących się na samym ekranie. I pewnie ludziom, którym się ten film bardzo spodobał, powiedzą, że główno prawda, ale sami się przekonacie pewnie za parę lat. Albo to po prostu ja będę w błędzie i będę się bił w pierś, bo wszyscy będą to oglądać przez najbliższe dziesiątki lat. Ale jestem pewny, że tak nie będzie. Dlatego dla filmu Anatomia Upadku w mojej opinii może być tylko jedna ocena. Bo Anatomia Upadku to film na raz. Często powtarzam, że same nominacje do Oscarów i w ogóle same nagrody Oscarów to jest bardziej dla mnie taka polecanka, żeby zobaczyć filmy, które może by mnie gdzieś ominęły. I właśnie anatomia upadku gdzieś mi się wpisuje idealnie w tą kategorię. Ja bym pewnie tym filmem się w ogóle nie zainteresował, gdyby nie to, że on dostał tyle nominacji do Oscara. I nie żałuję, że ten film zobaczyłem, bo naprawdę, jeżeli chodzi o takie, wiecie, europejskie aktorstwo, no to jest tutaj. Jest tutaj to faktycznie pokazane na bardzo wysokim poziomie, ale ten film właśnie jest mocno pretensjonalny i on tak stara się nam pokazać, jaki, tutaj, jaki to tutaj nie jest zajebisty i innowacyjny, a tak naprawdę jest przenudny momentami, i żeby dojść do tego mięska to trzeba się troszeczkę przemęczyć, przez co no, nie będzie to film dla każdego, ale to też nie musi tak być, że każdy film jest e, dla każdego. To jest taki film, właśnie wydaje mi się, często pod takich, wiecie, starszych krytyków, którzy. Mm, mm, och, Jezus, och, jakie niuanse na twarzy aktora, och, jakie innowacyjne tutaj przejścia kamery e, i e, jaki genialny montaż. No tylko, że jak człowiek tak normalnie siada na tej sali kinowej, no to po prostu oczy mu się w pewnych momentach zamykają. No i to jest niestety um, według mnie największy problem tego filmu. Także ja dziękuję wam bardzo moi drodzy, jeżeli widzieli. Kicha mi prostak a na filmy tutaj dla koneserów się wybiera. Więc ja dziękuję wam bardzo. Jeżeli widzieliście na anatomię upadku, to dajcie znać, co o nim sądzicie, bo ja wiem, że jestem jedną z nielicznych osób, który się ten film nie podobał, bo ogólnie wszyscy tam ochy i jachy, ale często mi się wydaje, że tego typu filmy to są ochy i jachy, a za miesiąc to już nikt o nich nie pamięta. No ale może tak nie jest, więc napiszcie mi w komentarzu. Możecie też napisać, jaki film, który wielu osobom się podobał, wam się niekoniecznie Wam niekoniecznie przypadł do gustu. Komentarze są Wasze. Jeżeli chcecie zostać ze mną na dłużej i materiał Wam się podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. A ja się z Wami żegnam. Kłania się Ormando. Do następnego. Cześć.